Świat, polityka, Japonia, proaktywny pacyfizm Tokio, a zbrojenia kraju. Japonia zainwestuje w zbrojenia. Tokio chce kupić myśliwce, drony i łodzie podwodne. Nowoczesny sprzęt ma wzmocnić obronę na odległych wyspach, do których prawa roszczą sobie Chiny. Przez 5 kolejnych lat budżet wojskowy wzrośnie o 5%. Środki finansowe budżetu Japonii będą kierowane na doposażenie armii na południu i zachodzie kraju. Premier Shinzo Abe zamierza w tym czasie w japońskie zbrojenia zainwestować 24,7 bilionów jenów, czyli 240 miliardów dolarów. Modernizację armii Tokio przewiduje na lata 2014-2019. Krok ten jest częścią wysiłków rządu Abe, który postanowił znormalizować i unowocześnić zbrojenia. Japonia od klęski, jaką poniosła w II wojnie światowej, była oficjalnie krajem pacyfistycznym. Funkcja armii ograniczona została do roli defensywnej, chociaż jest i w pełni profesjonalna i doskonale wyposażona. Japonia, która dotąd oficjalnie nie zabiegała o zbrojenia, teraz postanowiła zmienić front. Zdaniem Tokio zagrożenie zewnętrzne jest zbyt duże, a umacnianie się takich państw jak Chiny i Korea Północna oraz eskalacja konfliktów terytorialnych w rejonie wysp Morza Wschodniochińskiego są poważnym zagrożeniem dla kraju i dlatego rząd podjął decyzję o wzmocnieniu militarnego potencjału Japonii. Rada Ministrów zatwierdziła we wtorek nowe wytyczne dotyczące efektywnej współpracy między siłami powietrznymi, lądowymi i morskimi, które mają prowadzić do stworzenia systemu dynamicznej obrony. Premier Abe powiedział, że zmiana w wojskowej strategii kraju ma na celu promowanie aktywnego pacyfizmu poprzez lepsze wykonywanie swoich zadań na arenie międzynarodowej. Nasze wysiłki zmierzają do działań na rzecz pokoju i stabilności na arenie międzynarodowej poprzez promowanie aktywności pacyfizmu, mówił Abe. To pokazuje transparentność naszych kroków dyplomatycznych i obronnych. Planowane wydatki na zbrojenia rząd podniósł od kwietnia 2014 roku do 24,7 bilionów jenów wobec obowiązujących teraz 23,5 biliona jenów. Jednak jeśli minister obrony znajdzie możliwość wdrożenia programu oszczędnościowego, suma wydana na ten cel może być mniejsza nawet o 700 miliardów jenów. Japonia zamierza za te pieniądze kupić 3 drony, 52 amfibie, 17 śmigłowców hybrydowych i 5 okrętów podwodnych. Wszystkie zaprojektowane tak, aby zwiększyć nadzór morski i wzmocnić obronę wyspy. Wydatki obejmują również 2 niszczyciele wyposażone w system obrony przeciwrakietowej Aegis i 28 nowych myśliwców F-35, samolotu znacznie lepszego od eksploatowanych teraz F-16. Analitycy zauważają, że nowy park zwyczajnie zastąpi przestarzały sprzęt. Zmiana priorytetów wojskowych w tym wypadku ich zdaniem jest oczywista. Wpływ na zmianę taktyki ma przede wszystkim sytuacja w regionie. Statyczna Japonia dotąd nastawiona była na obronę przed Rosją. Zmiana dynamiki w strategii militarnej kraju to wynik czynników zewnętrznych, tłumaczą eksperci. W obliczu chińskich ambicji militarnych, dwucyfrowego zwiększenia wydatków na zbrojenia, jakie przewiduje Pekin i zaostrzających się zatargów terytorialnych na wyspach Morza Wschodniochińskiego oraz nieprzewidywalności przywódcy Korei Północnej i Japonia chce być gotowa, by powstrzymać ewentualne zakusy państw ościennych. Japonia musi być gotowa do praktycznej obrony, gdyby chiński blef okazał się jednak prawdziwą wojskową akcją, powiedział publicznie Takesada. Napięcia regionalne wzmocniło oświadczenie Chin, które w zeszłym miesiącu nagle ogłosiły utworzenie na Morzu Wschodniochińskim strefy nowej identyfikacji obrony powietrznej i włączyły w te działania Tokio i wyspy kontrolowane przez Japonię, ustanawiając język chiński językiem obowiązującym. Kiedy na szczycie przywódców Azji Południowo-Wschodniej wydano oświadczenie potępiające Chiny i wzywające do bezwarunkowego wycofania się Pekinu z takich deklaracji, wzywając jednocześnie do zapewnienia swobody podróży na morzu i w powietrzu, Pekin oskarżył premiera Abe o oszczerstwa i szerzenie nieprawdy. W odpowiedzi zasugerowały Japonii, by większą uwagę poświęciła zagrożeniom, jakie stwarza Korea Północna. Pchenjan przeprowadził trzecią próbę nuklearną w lutym tego roku po teście rakietowym w grudniu 2012 roku. Japonia uważa, że musi zwiększyć w związku z takimi faktami system obrony przeciwrakietowej, by zniwelować poważne i bezpośrednie zagrożenie ze strony nieprzewidywalnej Korei Północnej. Po ostatnich wydarzeniach w tym kraju, wyrokach śmierci, jakimi szafuje przywódca Korei Północnej, większość państw globu
uważa, że to państwo na dziś stanowi największe zagrożenie dla współczesnego świata wobec jego nieprzewidywalności. Mój serwis.blogspot.com